Okej, okay, witam wszystkich, tak, w Piśniarzach, w gościnnych progach tutaj Donata. Że miło mi, że krewni, znajomi oraz nieznajomi się pojawili. Takie miejsca mają taką swoją bardzo praktyczną zaletę, że łatwo jest tłum zrobić, więc jest mi bardzo miło, że jest tłum na tym koncercie. To jest... Moje pierwsze granie we Wrocławiu, znaczy nie pierwsze, bo pierwsze ostatnio, bo to było w listopadzie, kiedy był przegląd tutaj w Piśniarzach. Pojawiłem się tutaj zainspirowany przez moją koleżankę Asię i się śmieję, że odniosłem życiowy sukces, prawda, zdobywając wyróżnienie, tak? Więc dziękuję bardzo, ale myślę, że najważniejsze z tego wszystkiego to jest to, że te gościnne progi się otworzyły, tak, i mogę być dzisiaj tutaj w trochę większym wymiarze, śpiewając swoje i nie swoje piosenki. To, co ja wykonuję, nazywam sobie tak na własny użytek ballady prywatne. To jest takie określenie, które kiedyś dawno temu się pojawiło i jakoś ze mną jest. Natomiast to jest tak, że to są piosenki zebrane z bardzo wielu lat. No, nie da się ukryć. Tak? Nie da się ukryć. To już są piosenki zebrane z bardzo wielu lat, a więc od czasów zamierzchłych, czyli studiów, poprzez różne etapy mojego muzykowania. Muzyka jest moim hobby, tak? To nie jest coś, z czego ja żyję. Natomiast zabawnie się to w życiu układało przez te wiele lat, ponieważ ja kończyłem grać, po czym zaczynałem grać, potem kończyłem grać, zastanawiałem się, czy właściwie nie sprzedać całego sprzętu, który się uzbierał przez tam jakieś lata, i w różnych takich zabawnych okolicznościach to granie się znowu zaczynało, tak? Może jeszcze będzie chwilka okazji, żeby jakieś anegdoty na ten temat powiedzieć. A więc zaśpiewam wam piosenki z różnych lat, z różnych okresów. Większość piosenek jest mojego autorstwa, ale też lubię cudze, tak, pożyczyć czasem, więc mam też kilka tekstów pożyczonych, do których dopisałem muzykę i ze mną zostały. No i cóż, no i tyle. I zacznijmy.